Hej kochani, witam Was serdecznie. Dzisiaj chciałam pokazać Wam kosmetyki, które ostatnio zakupiłam w sklepie Kiko, jak również kilka, które miałam już zakupione wcześniej. Będzie to więc taki mały haul, moje wrażenia, kilka swatchy i moje ogólne opinie. No więc tak, marka Kiko jest to marka produkująca kosmetyki głównie kolorowe, ale też pielęgnacyjne, pochodząca z Włoch. Mają swoje sklepy stacjonarne, mają sklepy online, są dostępni i w Polsce, i gdzieś tam w chyba w większości krajów Europy. Ja kupowałam moje kosmetyki w Anglii, w Londynie i zazwyczaj kupowałam je na promocjach. Promocje mają naprawdę bardzo, bardzo fajne. I może tak, zacznę od tego, co kupiłam właśnie wczoraj. Weszłam tam totalnie przypadkiem, ale właśnie były promocje, więc nie mogłam się oprzeć. Zaczniemy może od cieni. Cienie firma Kiko ma jakby w kilku różnych formatach. Mają takie bardzo popularne takie cienie, które nazywają Water Eyeshadow. One są w takich pojedynczych kasetkach i mają taki mega ładny połysk. Natomiast ja żadnego z nich nie kupiłam, chociaż były na promocji, ponieważ w sklepie po prostu w Londynie na tam Oxford Circus, podaje się, czy Piccadilly Circus, po prostu jest najgłupsza rzecz na świecie, czyli oświetlenie w sklepie jest zrobione po prostu tak, jak jest w dyskotece, czyli migają czerwone, zielone i niebieskie światła. Przechodzimy koło tych cieni i po prostu nie widać w ogóle, jakie te cienie mają kolory. Więc chciałam je swatchować, wybierać i tak dalej, ale po prostu dostałam tam szału. Nie byłam w stanie absolutnie wybrać żadnego, więc po prostu je ominęłam. Natomiast przy tych normalnych, okrągłych cieniach już nie było tego światła, było normalne światło, więc udało mi się coś wybrać. Czy zaczniemy od tego, że te cienie są naprawdę bardzo dużo. To jest rozmiar takiego cienia z Kiko i dla porównania mam tu, o, na przykład tu mam cień z Iglota. Czy tu mamy gramatury? Nie mamy gramatury, ale tutaj napiszę, ile ma cień normalnie z Inglota, a ile ma Kiko. I tak, te cienie wszystkie okrągłe, one się nazywają Infinity Eyeshadow, one kosztowały po 2,80 funta oczywiście. To była chyba połowa ceny, normalnie pewnie z 5,60 w takim razie kosztują. I wybrałam 4 cienie o różnych wykończeniach. I tak, one są w ogóle, nie wiem, opakowanie jest takie niesamowite, one są takie jakby, jest tu metal, one są w takich plastikowych, jeszcze takich osadzonych jakby pojemniczkach i do tego są takie przykrywki, takie na kapsel, takie wiecie, takie, no tak strzelają. Natomiast tak, próbowałam taki cień kiedyś wyjąć z tej plastikowej otoczki, jakby go wytopić i włożyć do normalnej palotki gdzieś tam z Inglota i one się niestety nie trzymają, więc to po prostu jest pewnie jakieś aluminium, a nie metal, który się trzyma na magnes, więc to jest lipa. Natomiast mają swój własny system kasetek, ale o tym przejdziemy dalej. Także tak, wzięłam najpierw cień kolor 405, to jest seria Sparkle, czyli to są cienie, które nie mają jakby mocnych kolorów, ale mają takie niesamowicie mieniące się drobinki. Mam go teraz na środku gdzieś tam powieki, nie widać go bardzo, bardzo mocno, ale jest taki niesamowity efekt. To są takie cienie, które mają kilka różnych rozmiarów drobin w sobie, wyglądają tak naprawdę dosyć drogo, no i przede wszystkim ten kolor był po prostu gdzieś tam niesamowity. Tak jak mówię, ta pigmentacja nie jest bardzo mocna, ale nie o to w tych cieniach chodzi. W tych cieniach chodzi o połysk i z tego jestem bardzo zadowolona. Potem z tej samej serii właśnie też mam taki ten jasny cień, którego niestety koloru nie mam. I to jest taki... z tego nie jestem tak zadowolona, bo on ma takie dosyć duże te drobiny. On prawie w ogóle nie ma pigmentacji i nie wiem, strasznie się osypuje. Z tego nie jestem zadowolona. Tu napiszę, jaki to jest kolor, jak go tylko wygoogluję. Także ten bym sobie odpuściła na Waszym miejscu, bo nie wiem, w ogóle go chyba nie widać, jest taki trochę połysk, strasznie się osypuje i nie jest naprawdę fajny, ale ten różowy jest spoko. Potem z takiej serii bardziej matowej, tak sobie wytrę trochę ręce, mam kolor 210, to jest już High Pigmented Eyeshadow, taki... On wygląda na matowy w opakowaniu, natomiast tak naprawdę ma lekko takie satynowe wykończenie i to jest prześliczny, ciemno-brązowo, taki lekko różany kolor. Po prostu przepięknie działa nawet jako jedyny cień po prostu używany w ciągu dnia lub w załamanie powieki. Bardzo mocno napigmentowany, bardzo miękki. No, ten cień jest absolutnie doskonały i polecam go spróbować, to jest numer 210. I potem jeszcze wzięłam dwa błyszczące, to jest też z serii High Pigmented, numer 219 i on jest też bardzo mięciutki, jak takie masełko,
lekko się obsypuje, ale jest naprawdę super. Taki jasny, błyszczący, bardzo ma drobne te drobinki, jest taki jakby po prostu satynowy. Nie jest to jakaś taka chamska perła, no jest naprawdę jakość jest rewelacyjna tego cienia. Kolor 219 też polecam spróbować. I ostatni kolor 236, to jest też z tych takich wysoko napigmentowanych i to jest znowu taki też błyszczący, ale bardziej zimny, lekko taki, ja nie wiem, no, zielonawy może odcień. Bardzo, bardzo unikalny, gdzieś tam fajny, fajny kolor, taki na, do rozświetlenia oka, ale nie jest taki, taki wiecie, złoty typowy, tylko taki, no wygląda normalnie jak rozświetlacz taki dobry do twarzy, trzeba będzie go wypróbować, także ten również polecam, 236. I co firma Kiko ma super, to jest to, że mają jakby swoje własne paletki, co jest no super, ale i nie super. W ogóle fajna sprawa, bo kupując tam 3 cienie czy więcej, dostałam za darmo paletkę. Pani się pytała, czy chce paletkę, ja zapytałam z podejrzeniem za ile ta paletka, a pani mówi, że za darmo, co za darmo, to wzięłam, no nie. I tak, to jest taka zwykła czarna paletka, właśnie na te takie plastikowe tutaj wkładziki, one tak w ten sposób tutaj wchodzą. Fajnie, bo bez problemu można te cienie potem z powrotem wyjąć, bo tu jest taki dings do wyjmowania, także to jest fajna sprawa, no i się trzymają. Lekkie plastikowe opakowanie, niestety bez lusterka, no i tak jak widać bez magnesików, więc żadnych innych cieni w to gdzieś tam nie dopasujemy, tylko i wyłącznie w cienie Kiko. Natomiast ta paletka, ona chyba normalnie była za 4,50, ale miałam ją, tak jak mówię, za darmo, także tutaj mega, mega plus dla Kiko. Cieni, mam jeszcze taką paletkę, którą już kupiłam kiedyś, to jest seria Street Fashion, numer 02 Addictive Song. Opakowanie jest takie pseudo-jeansowe, w ogóle mi się nie podoba. Natomiast cienie, powiem Wam, że naprawdę dają radę. To są takie cieplutkie odcienie, błyszczący brąz, ciepły dosyć taki fiolet śliwkowy, róż i ciepły, taki naprawdę ciepły, jasny, karmelowy brązik. Już Wam tak szybko to swatchuję. To są te odcienie. Paletka, która naprawdę super sprawdza się w takim dziennym makijażu. Zazwyczaj to wiecie, takie małe paletki z takich tanich drogerii, one są zawsze takie kijowe i tak dalej. I rzeczywiście te cienie mają trochę gorszą jakość niż te pojedyncze, ale i tak są super. No i to też taki jasny, wiecie, błyszczący, który jest bardzo ładny, taki złotawy, podobny w odcieniu do Mary Luminizer właśnie z The Balm. Także ta paletka była super i ona chyba kosztowała mnie 4,50 albo 5 funtów też na przecenie. Także bardzo fajna cena, to jest 25 zł. Polecam, jak jeszcze gdzieś są te paletki. Jeszcze z tej firmy mam kilka... Aha, jeszcze mam dwa cienie takie w sztyfcie, takie wykręcane. I to są Long Lasting Stick, 8-godzinny gdzieś tam eyeshadow. Aha, tutaj ich ceny nie mam, ale one chyba około 4 funtów kosztowały. I teraz tak, mam jeden kolor, który jest, o Jezus, przepiękny. Który ma nazwę 38, to jest taki taupe, to jest taki taupik, bardzo ładny, rzeczywiście się bardzo fajnie trzyma długo na oku i świetnie się go rozprowadza. I jeszcze kolor 28, którego pokazywałam w swoich bublach, bo on nie jest moim ulubieńcem. To jest taki beż, ale nie wiem, czy widzicie, on ma taką, jak się go nakłada, on ma taką nierówną bardzo strukturę, zostawia nam takie, no nierówna się nakłada, jak taka kijowa, wiecie, beżowa kredka i on ma być całkiem matowy, jest naprawdę niefajny, pozostawia takie smugi, jest nierównomierny, jak taka tania szminka po prostu wygląda jasna i tego koloru nie polecam, a szkoda, bo byłby idealną bazą gdzieś tam pod inne cienie. I teraz jeszcze wczoraj kupiłam ostatni z cieni, jaki kupiłam i to jest cień w formie kredki, wiecie, wygląda jak ten Chubby Sticks z Clinique i to jest z tej takiej serii karcianej, numer 33, w takiej grubej kredeczce wykręcanej, także świetna forma i to jest prześliczny kolor, taka ciemna śliwka matowa chyba całkiem. Taki może ma lekki mat taki satynowy i nie zaschnie tak od razu, więc da się ją gdzieś tam rozetrzeć, ale jak już zaschnie, to zaschnie. I ta kredka kosztowała... Nie, to nie może być to. To jest to chyba 3 funty, czyli 15 zł, tak jak mówię, na połowę ceny chyba to było wszystko, także spoko. O, widzicie, ciężko się to ściera, a mam mokre chusteczki, także jest dobra jakość. I jeszcze ostatnie 4 produkty, 5 produktów, ha, okłamałam. Najpierw bubel, czyli kredka nude, taka jasno-beżowa, Skinny Fit Kajal, to jest 01.
I to ma być na linię wodną, no taka beżowa, ja wiem, zwykła. Natomiast na linii się wodnej nie trzyma nawet 2 sekundy, od razu mi się zbiera, robi się jakaś taka tłusta i dziwna, więc tego nie polecam. Znowu taka kredka, z której jestem średnio zadowolona, to jest liner Ultra Gloss Lips Pencil numer 615, to jest liner do ust błyszczący. I to jest taki niby błyszczyk w kredce, pigmentacja jest bardzo mierna, w ogóle się to na ustach nie trzyma i bardzo się lepi, po prostu jakby błyszczyk w kredce. Myślałam, że będzie fajna, a jest bez sensu, do dupy, do dupy. I teraz tak, 3 jeszcze linery. Pierwszy taki dosyć zwykły, ale kolor jest prześliczny, bo to jest brąz pomieszany ze śliwką taką. Mam go teraz na oku. To jest takie coś. Bardzo fajny, super się trzyma, przepiękna pigmentacja, świetne nakładanie. Przede wszystkim drewniana kredka, czyli bez problemu można ją ostrzyć, temperować. I dwie kredki, które jeszcze nie używałam tak naprawdę, ale po prostu kolory mnie zabiły. Pierwsza kredka to jest też kolor, to jest na oczy oczywiście, kolor 104, piękna, pomarańczowa, po prostu o! Czerwień, totalnie matowa, to będzie po prostu ogień, już mam wizję tego, co z nią zrobię na oczach, także to rewelacja, 104, bardzo, bardzo unikatowy kolor, aha, i ta kredka kosztowała Smart Eye Pencil, czy to jest to? Nie, Smart Eye Pencil, nie, te kosztowały po 2,90, także jest ok, i ta kosztowała funta 70 i to jest przepiękny, turkusowy, jasno-niebieski kolor, również matowy, po prostu kolor oszałamiający, także jeżeli macie kilka pod ręką, to polecam naprawdę te kredki, bo kolory są mega unikalne, naprawdę super się gdzieś tam trzymają, popatrzcie, teraz je spróbuję gdzieś tam zetrzeć, no wiadomo, że trochę się rozcierają, ale są naprawdę godne polecenia, póki co. Także to jest chyba, to są chyba wszystkie produkty tej marki, które mam. I tak moje ogólne wrażenie, to jest jakby taka siostrzana gdzieś tam marka według mnie dla Inglota, bo to jest dosyć taka fajna półka cenowa, nie za droga. Bardzo ciekawe kolory, unikalne formuły. Tym się różni od Inglota, że mają takie bardzo unikatowe kolekcje, które wchodzą na rynek, znikają i dużo właśnie takich innowacyjnych dosyć kolorów, unikalnych formuł. I widzę, że podpatrują gdzieś tam u jakichś gorszych marek i starają się prowadzić odpowiedniki. To jak na przykład właśnie ta, jak Clinique, te takie cienie mokre są dokładnie jak te cienie z Narsa, przynajmniej wizualnie. Także fajna, ciekawa marka. Dajcie znać, czy macie jakieś inne te produkty właśnie też z tej marki, czy coś polecacie. Słyszałam, że podkłady są nawet fajne, tylko ja się boję troszeczkę eksperymentować z takimi podkładami, ale chętnie się dowiem, jakie są Wasze opinie. No i ciekawe, jak jeszcze produkty do ust, bo teraz zauważam, że nie mam żadnej szminki ani niczego takiego z tej firmy, ale na pewno się wzbogacę też o jakiś taki produkt. Także dajcie znać, jakie są Wasze wrażenia i czy macie jakieś produkty tej firmy. Dziękuję bardzo za oglądanie. Będę wdzięczna za każdą subskrypcję, jeśli oczywiście tylko Wam się podobało. No i ręce w góry, czyli tam łapki, jeżeli też Wam się podobał ten filmik, no jeśli nie, to absolutnie nie. Dzięki wielkie i do zobaczenia znowu. Pa!